Hej kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny filmik z malowaniem się, szykowaniem, chociaż szykowaniem donikąd, bo nigdzie nie wychodzę, ponieważ zostajemy w domu. Ale mam nadzieję, że ze mną zostaniecie tutaj na tym kanale i spędzicie miło czas oglądając, jak się maluje, może same się pomalujecie. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Teatru i oczywiście powinnam być w teatrze dzisiaj wieczorem na finale konkursu piosenki aktorskiej, ale z wiadomych względów nie będę. Niemniej stwierdziłam, że mogę się pomalować tak, jakbym do teatru szła i chciałabym wyglądać zjawiskowo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, ale oglądajcie dalej. W związku z tym, że dzisiaj jestem wyjątkowo mało zaczerwieniona, ostatnio jakoś tak bardziej byłam zaczerwieniona. Nie wiem w sumie czemu, może dlatego, że odstawiłam te kremy z Orientany, bo już mi się pokończyły i mam jakąś resztkę tego kremu na dzień. I właśnie mam go na sobie i powiem Wam, że ja widzę po tych kremach różnicę, że rzeczywiście moja skóra jest mniej zaczerwieniona. Teraz używam taupy do sery naczynkowej i mimo, że formuła mi się podoba i mimo, że ten krem mi się sprawdza, to jestem po nim bardziej czerwona. Używam też linii do skóry naczynkowej i też po nim nie widzę, żeby on mi to łagodził. Więc ta Orientana Kali Muesli naprawdę świetnie działa i myślę, że będę musiała wrócić do tej serii, bo naprawdę sprawdzała mi się znakomicie. Ale film o pielęgnacji będzie, dlatego że wiem, że Wy mnie pytacie o pielęgnację dla cery naczynkowej i w sumie też się zastanawiam, czy ja jestem odpowiednią osobą do zrobienia tego typu materiału, bo wiecie, że ja jestem cały czas mocno zaczerwieniona. W mojej cerze się za wiele nie zmienia, dlatego że u mnie przede wszystkim te zaczerwienienia mają podłoże genetyczne, więc jakby też nie jestem w stanie zadziałać na geny. Natomiast jeżeli chcecie taką pielęgnację skóry naczynkowej, skóry tłustej, skóry z tendencją do zaskórników, no to ja oczywiście coś takiego chcę nagrać. Bardziej w formie takiego szykowania się, wiecie, get unready with me bardziej, albo ogólnie taka rutynka pielęgnacyjna, dlatego że myślę, że teraz to się fajnie ogląda, a to jest taki jakby zastępca makijażu w dni wolne, w dni, kiedy siedzimy na chacie i nie mamy ochoty tutaj się tapetować. No więc tyle o pielęgnacji, ja teraz przejdę do nałożenia podkładów. Zmieszam sobie dwa. Zmieszam sobie Bourjois Always Fabulous 110 z odrobiną NYX Can't Stop Won't Stop, dlatego że on jest troszkę chyba, pewnie będzie dla mnie odrobinę za ciemny w tym momencie, ale ten jest taki rozświetlający, a ten jest znowuż matujący, więc chciałabym tak połączyć, nie wiem, trzy części do jednej części. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Powiem Wam, że teraz mam problem, bo w ogóle nie mogę wycisnąć tego NYX-a. Pytanie, czy można go jakoś odkręcić, bo trochę się obawiam. Coś złamałam przy okazji. Tutaj mój tata odkurza, więc są dźwięki. Są tutaj takie, o, procedury, bo tutaj bardzo w tym dzióbku zastygło i postaram się to wydobyć pęcetą. Po 3 minutach walki o podkład wydobyłam go, więc teraz sobie to mieszam. I w sumie on nie jest aż taki ciemny, jak myślałam. Myślę, że powinien być spoko, więc oby ta formulacja połączona wyglądała fajnie. Bo i tak jestem dosyć błyszcząca na twarzy, bo właśnie mam ten krem z Orientany. On jest na dzień i on jest taki trochę bardziej tłusty. Moja nie tak do końca nieśmiertelna gąbka z Donegala. Ona jest świetna, ale jak widać jest już taka trochę, no, zmasakrowana. Ale bardzo ją lubię, super gąbka. Mięciutka, ale też nie za miękka. Nie za twarda, no taka naprawdę miękka. I ta miękkość gąbki jakby się nie zużywa, cały czas jest tak samo miękka, a niektóre gąbki mają tak, że zaczynają być jakieś takie skamieniałe po kilkunastu użyciach, czy tam po 2 miesiącach, a ja już tę gąbkę mam bardzo długo, bo wydaje mi się, że od kwietnia, więc prawie rok będzie. I niestety będę musiała się jej pozbyć, ale była super i to jest taki naprawdę mój pierwszy wybór w gąbkach, które mam. I że mam po prostu ochotę po nią sięgać, więc jakby co to polecam. Wiem, że kilka osób kupiło ją z mojego polecenia i jesteście zaskoczone miękkością, więc jakby nadal polecam, a cena jest naprawdę spoko, bo chyba około 16 zł, tak mi się wydaje. Ja mam akurat moją z Ezebry, ale pewnie można gdzieś tam indziej dostać, niemniej no te drogerie internetowe działają. Ja w ogóle sobie teraz kupiłam z drogerii internetowych Stune Cosmetics, to do mnie będzie szło, korektor, żeby nie przeciągać. I właśnie zamówiłam sobie na Tune rzeczy kilka, bo oni teraz wyprzedają asortyment. To jest ta marka, co miała tę paletę z Danielem Sobieśniewskim, albo tą taką muzyczną paletę Tune de Dur. I oni teraz mają spore wyprzedaże na stronie. Nie wiem, czy się żegnają z rynkiem, czy co, ale w każdym razie wygląda to trochę niepokojąco, jako że wyprzedawana jest cała zawartość strony. I ceny są całkiem spoko, bo
Na pewno pamiętacie, że ja bardzo lubię te bronzery z Tule i one teraz występują no, tylko w dwóch kolorach niestety. Sunshine, którego będę dzisiaj używać, więc jeżeli macie ochotę, to sobie obejrzyjcie film z fragmentem, właśnie jak używam tego bronzera. I jeszcze jest jeden taki bardziej ciepły, chyba najcieplejszy z całej gamy i one zostały. Tego już mojego ulubionego Cool Composer chłodnego nie ma, niemniej nie kosztują 76 zł, tylko 25 z tego co kojarzę. I właśnie sobie też wzięłam drugą sztukę, bo tutaj już no, tak dosyć mocno go dobijam i mam nadzieję go dobić w ciągu kilku najbliższych tygodni. I wzięłam sobie też te palety. Taka jedna dzienniczkowa, a druga taka właśnie kolorowa, ta z Danielem Sobieśniewskim. Dobra. Czy tutaj wszystko mi dobrze połączyło się? Tak średnio mi się tu połączyło, bo tutaj chyba miałam grubiej podkład. Dobra, jeszcze raz będziemy tutaj zadziałamy, bo wydaje mi się, że dodatek tego Nyxa sprawił, że ten podkład o wiele ciężej się rozciera i po prostu zastyga znacznie mocniej. Ale dobra, zaraz to uratujemy. Mi się bardzo podoba, jak wygląda ten korektor z Bourjois. On jest kryjący tak średnio, ale pokrycie nie jest złe, a daje fajny blask. I w ogóle ten podkład z Bourjois, już to powtarzam któryś raz, daje naprawdę moim zdaniem całkiem wyjątkowe wykończenie i nie spotkałam takiego w żadnym innym podkładzie. Teraz na prośbę jednej osoby użyję tego pudru z Pierre René HD Micro Finish, bo zostałam poproszona. To jest taki bardzo delikatny, pyłkowy puder. Też z gatunku takich bardzo wygładzających, które są dosyć mocno śliskie. I użyję go pod oczy. I delikatnie omiotę całą twarz. Nie wiem, czy to jest dobry wybór, jeżeli chodzi o ten puder, bo on trochę sucho wygląda czasami. Jednocześnie wygładza, a z drugiej strony może wyglądać troszkę sucho. I tego się obawiam, dlatego że mam tutaj kilka takich suchych skórek. Wczoraj robiłam peeling, ale no niestety jakoś tak ostatnio mi się dosyć mocno przesuszyła ta skóra. Niemniej dobra, jestem omieciona. Wydaje mi się, że on delikatnie trochę rozjaśnia twarz, ale jak sebum zacznie się produkować, to pewnie trochę to złagodnieje i oczywiście jak widać, jak mi się pięknie zbiera zawsze korektor. Nawet po przypudrowaniu, jak nie nałożę cieni i nie zbuduję sobie wszystkiego cieniami kilkuwarstwowo, to muszę wam powiedzieć, że w pracy to mi się cały czas tak dzieje, a przecież pudruję powieki normalnie. Więc teraz to sobie rozetrę. I nie chciałabym tutaj używać tego pudru, bo on jest taki lekko śliski i zobaczymy, jak się będzie dzisiaj mi na nim rozcierało, ale to też zależy od produktów, które nanosicie. Ale skóra jest taka, no jest w dotyku wygładzona, więc jeżeli czegoś takiego szukacie, to jest spoko i wydaje mi się, że pod oczy też jest całkiem spoko. Ale jednocześnie jest to puder dosyć suchy, więc to nie jest taki, w moim odczuciu, to nie jest puder, który da jakieś bardzo miękkie wykończenie i przy cerach suchych może być zbyt suchy. I dziś uznałam, że użyję paletki Sweet Harmony z Affectu, bo bardzo mało jej używałam, a mam ją, więc pora to uczynić, więc wezmę ten jasny cień i właśnie nim utrwalę sobie tutaj okolice łuku brwiowego. Mam ochotę na ten fiolecik. Zobaczymy, co to jest. Jeszcze go nie używałam ani razu. Jaki ładny. Taki lawendowo-różowy. Fajny. Ogólnie ja się super jednak czuję w takiej kolorystyce fioletowo-różowej, takiej delikatnej, romantycznej. Naprawdę spoko. I dzisiaj pewnie też mi wyjdzie taki makijaż. W miarę delikatny, ale mam taki ładny cień z My Secret. O, chyba jest wyprzedany cały czas. To jest Seduce. I może być tak, że go nie ma w sklepach. Coś mi się tak wydaje, bo tak patrzyłam ostatnio na te cienie, bo dostałam je od oczywiście natury z nowościami. I mam takie szczęście, że otrzymuję te rzeczy, ale żeby niektóre kolory złapać w internecie czy ogólnie w drogerii stacjonarnej, to jest cud, bo one są bardzo, bardzo wyprzedane. Trochę jest ten kolor podobny do tego z tej paletki Pierre René, którą niedawno wam pokazywałam.
Ale jakby trochę inny, trochę chyba ma więcej różu niż fioletu w sobie. Teraz nie jestem w stanie powiedzieć, ale wydaje mi się, że jest odrobinę jednak inny. I chyba trochę lepiej napigmentowany. Nie wiem, jak bardzo w stanie będziecie to zauważyć, ale zobaczcie, wyglądają okolice pod oczami i jak wyglądają okolice przy nosie. Nie podoba mi się ten puder. Wygląda zbyt sucho. I miałam go trzymać do jakichś testów pierne, bo to jest jedyny puder, jaki mam od nich. I pewnie go sobie zostawię, ale tak jak mówię, nie polecałabym go, bo on mi się tak niezbyt. A mam cerę tłusto, pamiętajcie o tym. Na szczęście dolny cień nałożony nisko. Znaczy nawet nie bardzo nisko, ale tak do linii zmarszczek bardzo dobrze kamufluje korektor. Jakieś tam właśnie niedociągnięcia albo to, że jest zbyt suchy. Więc jakby co, to polecam taki zabieg nawet jakimś delikatnym brązem. I pamiętajcie, że to też dosyć mocno otwiera oko. Ja też nie jestem wielką fanką tak mocno wyjeżdżania w dół. Sama uważam, że robię to w takim stopniu, no mniej więcej pośrednim, że niektórzy makijażyści pewnie wyjechaliby niżej. Inne osoby, które się zaczynają malować, raczej tak nisko nie, a ja gdzieś tam jestem po środku. Natomiast jak jest taki trend dosyć mocnego wyciągania tej dolnej powieki, to on dla mnie czasami jest aż zbyt mocny. To jest taki delikatny kolor, więc on nie jest taki zły, ale jakieś takie mocne zielenie, to one czasami nie wyglądają jakoś super. To też trzeba, wiadomo, dostosować do górnej powieki. U mnie dużo się chowa jednak pod tą fałdą. Teraz użyję takiego ciemnego brązu, chłodnego. I przyciemnię zewnętrzny kącik. Powinien całkiem fajnie współgrać z tym fioletem, bo już widzę, że jest taki w podobnej tonacji. I pierwszy raz od dłuższego czasu podoba mi się przyciemnienie zewnętrznego kącika. Jeszcze oczywiście tutaj tego nie porozcierałam wszystkiego dobrze, ale w końcu mi się coś nakłada w miarę sensowny sposób i jeszcze nie jest jakiegoś bardzo jasnego koloru, więc to przyciemnienie jest trochę bardziej widoczne. No i zaraz będziemy kombinować dalej. Mam nadzieję, że bardziej z kolorem, bo chciałabym dzisiaj tak, wiecie, trochę bardziej pójść we wiosnę. I teraz po prostu przejeżdżam pędzelkiem tak dość zamaszyście, żeby mi się to spoko połączyło. Mimo że mi się te cienie gdzieś tam trochę poschodkowały na tym oku, tutaj, to jakby nie przejmuję się tym, bo jeszcze będę chciała nałożyć trochę tego niebieskiego. I właśnie teraz to zrobię. Tutaj bardziej tak zewnątrz i środek. Dobra, i chciałam właśnie, żeby ten taki niebieski był trochę transferem między nicością a takim tłem pod to, tak, pod to dło. I to chyba była dobra decyzja, bo nie sądziłam, że ten cień będzie taki niebieski, bo zobaczcie, on tu jest dosłownie, ma ten poblask taki, ale jest jednak na fioletowej bazie, a to, co mi się przykleiło do oka, to jest ewidentnie niebieski. Może go palcem trochę porozcieram, to trochę fioletu z niego wykrzesam. I dorzucam jeszcze trochę tego morskiego, matowego, bo bardzo zanikł. A przyda się go tutaj troszkę jednak. I jeszcze chyba trochę tego niebieskiego, matowego zejdę na dół, żeby jednak było spójnie, bo brakuje tego na dole przyciemnienia. Przejdę teraz do tego bronzera Stune, właśnie Soundshine, bo myślę, że tuszowanie rzęs i malowanie brwi jest najmniej fascynujące, więc zostawmy to na koniec. A się po prostu szybko omiotę tym bronzerem. On jest taki neutralny. Kiedyś wydawało mi się, że jest mocno ciepły, a obecnie stwierdzam, że jest spoko. No jest taki bardziej po tej trochę ciepłej stronie, ale mimo wszystko dość neutralny i nie jest pomarańczowy w żaden sposób i ogólnie spoko mi się z niego korzysta, dlatego też wzięłam drugą sztukę.
Ogólnie myślę, że chyba powinnam mieć trochę chłodniejszy kontur do tego oka, ale tak wyszło, bo w ogóle nie planowałam takiej kolorystyki, tak wam szczerze powiem. Chciałam taki delikatny makijaż, a nawet nie wiedziałam, że to jest bardziej niebieskie niż fioletowe. No, trochę mnie zawiódł ten cień, jednocześnie wygląda pięknie, bo super się błyszczy, ale ja już mam podobne cienie. I myślałam, że trochę będzie więcej fioletu w tym, a to zależy od kąta padania światła, ale i tak więcej ma jednak niebieskiego, takich niebieskich drobinek. Dobra. I jeszcze odrobinę różu, tego co ostatnio, czyli 15 z rewersa. Tylko trochę, bo to nawet za bardzo nie widać, a coś tam delikatnie przy różowi. I jeszcze chciałabym się omieścić tym pudrem z Belle, który wam ostatnio pokazywałam w selekcjach kosmetycznych. Czyli to jest taki puder rozświetlający i zmiękczający. Przyda mi się dzisiaj przy tym pudrze z Pierre René. I ja właśnie go tak na samą twarz nakładam, cały czas tutaj miącham. Jakiegoś super efektu nie zobaczycie, ale wydaje mi się, że skóra jednak trochę bardziej się błyszczy tak naturalnie. Jeszcze przy okazji porozcieram te bronzery. Będzie spoko. W międzyczasie pomadka, a właściwie błyszczyk powiększający usta z Catrice Volumizing Extreme w takim czerwonym opakowaniu. I wygląda na to, że to są jedne z moich ostatnich użyć kredki do brwi z Rimmela. To jest ProMicro Brow Rimmel numer 001 Blond. Pytacie czasami o tę kredkę, więc tutaj jako na wizji mówię. I zostało mi jej tyle. Tak na kilka razy, może na trzy. W każdym razie fajna jest i myślę, że jeszcze się spotkamy. Dzisiaj brwi raczej delikatne, bo ja mam takie już dosyć buszowe swoje. Ostatnio nawet powiem wam, że nie miałam wielkiej ochoty ich jakoś tam bardziej wyrywać i regulować. I tylko tak idę po naturalnym kształcie i uzupełniam najwyżej tam, gdzie delikatnie czegoś nie ma. I tym grzybyczkiem jeszcze często tak właśnie rozcieram. Ja właśnie nie wyczesuję, tylko bardziej wcieram ten produkt albo rozcieram w tych miejscach, gdzie uważam, że jest go trochę za grubo. I żeby tak rozetrzeć pod spodem i przemieścić ten pigment równomiernie, żeby to trochę, wiecie, naturalniej wyglądało. Szczególnie właśnie przy tych początkach. Ja bym nie wiedziała, że to jest wyczesywanie, tylko bardziej rozsmużanie. Już właściwie nie mam tych moich rzęs podkręcanych, jakieś tam resztki zostały i wygląda to okropnie, więc w sumie dobrze, że to oko jest dzisiaj takie ciemne. I nie będzie tego za bardzo widać. Bo już dziwnie wyglądają te rzęsy. Większość odrosła. Podkręcone zostały jakieś pojedyncze sztuki. I w sumie teraz tak stwierdziłam, że ten kontur jest tak delikatny i to chyba właśnie przez ten puder, że się ciężko na nim konturuje, że często po prostu po takich pudrach się ślizga pędzel i nie zostawia tego pigmentu tak, jakbyśmy chcieli, albo może wręcz przeciwnie. Jeżeli ktoś na przykład ma problemy z konturowaniem i przesadza, to uważam, że taki puder na policzki jest spoko, bo właśnie raczej sobie nie zrobicie większej krzywdy. Ja dzisiaj tak zostawię, jak jest. Czyli tak delikatnie podkreślone te policzki, coś tam jest delikatnie muśnięte. Dla niektórych pewnie i tak bardzo mocno. Dla mnie nie. I będziemy to kończyć. Poszłam po pomadkę, właśnie pomadkę, której już używałam. Taka odlewka, którą dostałam od koleżanki, która jest makijażystką i która mnie jakiś czas temu malowała. I właśnie poszłam po tę pomadkę, ponieważ ona jest bardzo neutralna i jest delikatna. To jest MAC w kolorze Half and Half. I to jest naprawdę super neutralny kolor do kolorowych makijaży. Teraz sobie jeszcze trochę pogrzebię, bo widzę, że mam krzywo. I jest tak dosyć mokro, ale kolor jest naprawdę spoko.
No dobrze, moi kochani, makijaż jest skończony i gdybym dzisiaj szła do teatru, to właśnie wylądowałabym w nim tak pomalowana. Całkiem mi się podoba. Powiem wam, że dawno nie robiłam sobie makijażu, gdzie mam jaśniejszą górę nad załamaniem niż całą powiekę ruchomą, a wiem, że wy mi mówicie, że ja tak wyglądam całkiem nieźle i w sumie też je całkiem spoko czuję. Wtedy oko jest takie wyraziste i skupia właściwie całą uwagę przez to, że jest ciemniejsze. I też wydaje mi się, że to połączenie kolorystyczne jest całkiem w porządku. Troszkę tego różofioletu, troszkę takiego morskiego, turkusowego koloru. No i ta niebieskość, która miała być fioletem, wyszło jak wyszło, ale ja jestem całkiem zadowolona z tego efektu. Więc mam nadzieję, że wam też się podobało i że miło spędziliście ze mną czas. Bądźcie bezpieczni, bądźcie zdrowi. Nie wychodźcie, kiedy nie musicie. Nie spędzajcie czasu w wielkich gronach i nie chodźcie do sklepu, bo tam kryją się zarazki i lepiej ich unikać. Jeżeli macie ogródek, to myślę, że tam fajnie wychillować, zwłaszcza, że no zaczynamy tę porę wiosenną i nie wiemy, ile ten cały koronawirus czasu nam zajmie, takiego kwarantannowego i dosyć ograbionego ze społecznego życia. Więc jeżeli macie ogródki, to myślę, że to jest dobry sposób, jakieś tam grillowanie w domu. No, bądźcie zdrowi i co? Do kolejnego! Pa, pa!